Jest ryba. Szczupaczek piękny. Witajcie kochani w kolejnym odcinku na kanale Wyhaczone. Dziś jesteśmy na jeziorku No Kill. No, są tu też chłopaki. Mam ze sobą dwa kije. Jeden Ryobi Aplaus do 50 gram będę rzucał za szczupakiem. Drugi to Dragon Millennium, stara wersja, do 35 gram za sondaczem. Zobaczymy, czy coś wyjedzie. Dopiero co przestało padać, jest troszeczkę się zmieniła pogoda. Jest to pierwszy dzień, kiedy zrobiło się deszczowo i brzydko. Niebo wygląda tak, a jezioro wygląda tak. Ja już nie przedłużam i zapraszam was na materiał. Co ten karp tam robi? Ale jaja! Próbuje podjadać trzcinę. Normalnie wystawia pysk z wody i łapie za listek. Już któryś raz. O! O! I oderwał sobie kawałek. Niesamowity widok. O, 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 o! Pierwszy raz w życiu to widzę. O! Ale jaja. Jest ryba. Szczupaczek piękny. Ach, piękny szczupaczek. Ach, chodź tutaj. Jest bardzo delikatnie zapięty. Boję się, żeby go nie stracić. No nie, przychodź. Chodź, 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 chodź. Ach, piękny szczupaczek. Na klasykę. Klasycznie, na kanibala. Piękny szczupak. Jakie on ma kolory piękne. Ach, na takiego kanibala. A myślę, z 75 cm ma na pewno. Zaraz go pomierzymy fajnie. Chłopaki poszli z matą troszkę dalej, ale to nie szkodzi. Już biorę miarkę. Już biorę miarkę. Zmierzymy go. Zrobimy obcy. Już, 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 już. Uspokój się,
Uspokój się, kolego. Uspokój się. Ryby tu są bardzo w naprawdę świetnej kondycji. No, 70 cm. Ładny. Rowa wraca do wody. Już, kolego, już dobrze. Już dobrze. Już. Już prawie chciał. Pięknie. I poszedł. Jeziorko jest niewielkie, ale jest strasznie sympatyczne. Bardzo fajnie mnie zakakuje. No nic, łowimy dalej. Kombinowałem z przynętami. A porzucamy klasycznie kanibal biały. Tak nawiasem mówiąc, kiedyś właśnie ten kolor kanibala, dokładnie ten model, przyniósł mi życiówkę szczupaka. Na Instagramie jest zdjęcie. Był to największy szczupak. O Jezu, jakiego w życiu zapałem na tą chwilę. Miał 111 cm i 11 kg. Strasznie gruba mamuśka. Dała naprawdę bardzo wiele wrażeń. Oczywiście pływa dalej. Jest tutaj dosyć płytko na tą chwilę. Mówię, w płytkim miejscu. Jakieś 30 cm wody, więc staram się nie schodzić obciążeniem zbyt nisko. Mam 7 gram. Wystarczająco do wyrzutu. I do tego, żeby poprowadzić tego kanibala tak jak trzeba. Jeszcze raz rzucimy tutaj. I idziemy dalej. I na otwartą wodę jeden rzut. Chyba się splątała guma. Chyba jest splątana. Coś mi nie przypasowało tutaj. Coś tam drgnęło. Pytanie, czy to jakiś karcz? Tak, to jest jakiś karcz. Kolejna miejscówka. Zabieram ze sobą oba kije. Porzucę też i za sandaczem. Jak, Patryk, miałeś coś? Wcześniej tam miałem. Okej. Najpierw delikatnie za sandaczem. Jaskółeczka Powerbite'a. Główka 8 gram. Fluorocarbon 0,40. Tak, tak, tak. Śmierdzi tu padliną. Padliną coś tu śmierdzi. A, tam jest. Tam coś leży, jakiś leszczyk.
Na razie szukam, na co reaguje ryba. Czy na pojedyncze uderzenie, czy na podwójne podbicie, czy na po prostu przekręcenie korbki. Najważniejsze jest znaleźć, na co reaguje ryba do pierwszego uderzenia, do pierwszej prowokacji. Ostatni rzut za sondażem. Natomiast kółkę. Spróbuję przeciągnąć troszeczkę bardziej agresywnie. Siedzi. Wiesz co, nie wiem. Nie mam pojęcia. Ale nie podoba mi się to, bo żyłka coś dziwnie pracuje w wodzie. To jest chyba coś za kapotę, wiesz? Przy podbiciu po prostu wskoczyło. No tak się zdarza. No zobacz, jak faluje plecionka. Ale chyba nie jest to mała ryba też. Co my to mamy? Ja pierdzielę! Mój pierwszy jesiodł w życiu, jeszcze za ogon. Serio? No żebyś ty, cholero, był fajnie złapany. O kurcze. Wiesz co, to jest mój pierwszy jesiodł w życiu. Nigdy nie miałem. Więc i tak jestem szczęśliwy. Nie wiem, co to za kładka, czy zaraz nie wpadnę do wody. Taki akwariowy akurat. To wiesz, jesiotry rosną, nie? Słyszałeś o białugach, jakie potrafią być masakrycznie wielkie? Są pod... Ojejku. Co prawda jest za ogon, ale... Znaczy za płetwę, ale... Zdjęcie chcę z nim mieć. Boże, jaka piękna ryba. Zajebista, nie? Piękna rybka. Ryba cała i zdrowa wraca do wody. Ale jest piękny. Twarde ma te takie kolce. No. I odpłynął. Mój pierwszy jesiodr w życiu. I tak jestem szczęśliwy. Co tam masz? Okonik. O kurcze, piękny. Zajebisty. Ty, nie przeklinaj. Pokaż go do kamery. Czekaj, idę do ciebie. Kurczę, jaki ładny okoń. A. Oj, na co? Pokażesz? Weź do ręki, proszę. Pokaż im do kamery. O, taka jaka kółeczka. To jest powerbite, nie? Tak. Opa. I piękny okoń. Pięknie ubarwione. W ogóle strasznie dobrą kondycję mają te ryby tutaj. A, płyń, kolega. Piękna rybka. Piękne miejsce, słabo dostępne, w ogóle ciężko będzie z rzutem, ale nie mogłem się oprzeć. Mam wrażenie, że coś tu się może wydarzyć. O, jakoś tu sobie tak wejdę.
Mary. Jestem troszeczkę za mocno dociążony. Nie wiem, czy uda mi się tu skippingiem przejechać. Wjechać tu do środka. Jest. Udało się. Idealny rzut. No. Za chwileczkę. Jeszcze jeden rzut. O, przerzuciłem przez gałąź. Nie szkodzi. Nie szkodzi. Dobra, jest okej. Jeszcze jeden rzut z wykorzystaniem skippingu. Ach, troszkę za ciężko. Troszkę za ciężko. Za ciężka główka. Co troszeczkę uniemożliwia skippingowanie, ale i tak jest fajnie. I tak się udało. I jaram się tym skippingiem, bo dopiero od niedawna się tego nauczyłem. Piękne widoki, piękne kwiaty, paprocie, piękna sprawa. Taki polek. Na gumę. Z opadu. No, nie do wody. Pokaż jeszcze. No i zarąbiście. Ale poszedł spokojnie.